No, przede wszystkim dla mnie jest to bardzo ważna informacja w tej części inwentaryzacyjnej, abyśmy zebrali w jednym miejscu informacje, co do tej pory zrobiliśmy. Bo jeżeli popatrzymy na trasy rowerowe wybudowane w ramach strategii niskoemisyjnej, czyli tych remontów dróg, które teraz dokonaliśmy, my jako województwo, powiaty, gminy, to warto jest, żeby pokazać, że coś takiego się stworzyło. I kiedy patrzę nawet na swój Kluczbork i widzę, że ja mogę z rynku kluczborskiego bezpieczną trasą rowerową dojechać na zbiornik i na plażę, to chciałbym, żeby była podpowiedź, będąc już na tej plaży, że jak pojadę w kierunku powiatu oleskiego, czyli na przykład do Sanktuarium Świętej Anny, czy do Siedmiu Źródeł, że znowu ktoś mi pokaże, jaką trasą bezpieczną pojechać. To jest jak gdyby takie myślenie w takich kategoriach, że z jednej strony służą nam trasy rowerowe bardzo dużej użyteczności takiej codziennej, bo na przykład mieszkańcy wokół Dobrodzienia cieszą się z tras rowerowych, które pozwalają mi dojechać do pracy, bo my jesteśmy społeczeństwem w województwie opolskim, które umie i chce jeździć na rowerach i 4-5 km, 6 km dojazdu do pracy nie jest dla nas problemem. Ale jeżeli widzimy, że trzeba coś pokazać we wspólnym projekcie, to jest ten moment właśnie dzisiaj, że mamy na to pieniądze, chcemy to zinwentaryzować, a koncepcja ma służyć temu, że jak pojadę do Komisji Europejskiej do Brukseli, bo mam zapisane na przykład 20 milionów euro na trasy rowerowe, że powiem, słuchajcie, mam dokument, wiem jakie są moje potrzeby, dokument skonsultowany z kilkuset osobami, no lepszego argumentu motywacji nie ma na waszą zgodę na zainwestowanie 20 milionów euro na przykład w nowe trasy rowerowe. Dobra droga rowerowa to przede wszystkim krótszy przejazd dla rowerzysty, niekoniecznie tą samą drogą co samochody, ale generalnie te standardy są takie, że rowerzysta powinien mieć bliżej niż samochód, czyli tu jest troszkę odwrócona tendencja. Do tej pory mamy, że samochodem jest wygodniej podjechać. My dążymy do tego, żeby rowerem było wygodniej podjechać niż samochodem. Fizycznie siądziemy na rowery i będziemy z aplikacją taką specjalną, mobilną, inwentaryzować to, co jest wokół, tak? Czyli stan infrastruktury istniejącej, a w przypadku projektowanych ciągów to po prostu teren, tak? Będziemy analizować, czy są przewyższenia, jakie występują kolizje z poszczególnymi obiektami inżynierskimi i tak dalej. Jeśli chodzi o inwentaryzację, to 2000 km, plus oczywiście w fazie koncepcyjnej też musimy zrealizować tak zwaną wizję w terenie, no ale to już w zależności jak zaproponujemy te przebiegi, to tyle kilometrów wyjdzie. No. Generalnie cała inwentaryzacja będzie trwała 6 miesięcy, no i po 6 miesiącach musimy to skończyć, więc tutaj jeśli chodzi o czas, to można być spokojnym.